Cześć! Tu Isia z welewaneobrazy.pl i dzisiaj będę robić na tym biało-niebieskim podobraziu, podobraziach, a dokładnie dwóch tablicach malarskich w rozmiarze 13 na 18 cm. I będzie to kolejny double dip. Tak jak kiedyś mówiłam, będę próbować, jak to wygląda na jasnym tle z jednej strony, na ciemnym tle z drugiej strony. Mam same resztki farb, zupełnie nie wiem, z czym są zmieszane. Więc jest to jedna wielka niespodzianka. No dobra, no to zaczynam. Jeśli chodzi o kolory, które wybrałam, to różne odcienie niebieskiego, od tego przepięknego koloru udającego Sky Blue Amsterdamu. Mam również jakiś turkus, zlewki z damy, które są z jednej strony niebieskie, a z drugiej świecące. Do tego jeszcze jakieś inne kolory i przede wszystkim ten przecudowny, piękny pomarańczowy, jako kolor akcentowy. Zwykłe złoto też mam, co by nie było. No dobrze, to zaczynam. Po pierwsze zostawię górną część, a może nie? Słuchajcie, eksperyment. Dzisiaj będę robić zupełnie inaczej, a mianowicie postaram się zrobić kwiatki. Niebieskie, ale kwiatki. No dobrze. To może być albo bardzo ciekawe, albo zupełnie do kitu. Zapewne jak zwykle mam za dużo farby. Wszystkie kolory, nie? Co zrobię? Wezmę, złożę je razem, przewrócę i delikatnie otworzę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc może tak naprawdę zrobię to w ten sposób. Spokojnie. Założymy, złożymy. Ściśniemy porządnie, żeby farba nam się zmieszała. I teraz ten najtrudniejszy moment, a mianowicie na otwórz się. Dym, 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 dym. Wow! No tego to ja się nie spodziewałam. Ale jaśniejsze, ciemniejsze. Interesujące. Nie powiem, żeby to było drzewo lub kwiatek, ale troszkę mi się pomieszało, poruszało znaczy. Dobra, upalam. I teraz pytanie za 100 punktów. Spróbować jeszcze raz, bo ten niebieski jest przepiękny, ale to, ten pomarańcz... No bo to wygląda bardzo fajnie. Rzeczywiście widać, że tu jest więcej białego, a tu jest niebieski. Myślę, myślę, myślę. Parę minut na zastanowienie się, co z tym fantem dalej zrobić. Ja używam palnika do creme brulee, który jest dostępny na Allegro. Link jest w opisie poniżej. Nie musi być taki. Palnik może być dowolny, może być opalarka elektryczna. Może być taki, jak ja używam. Polecam te palniki, które można napełnić ponownie. Używa się do tego gazu, tego typu, marka nie ma znaczenia. Tego typu gaz jest dostępny albo w sklepach budowlanych. Ja akurat kupiłam z moim palnikiem, bo z moim palnikiem były 4 butelki. Używam go od mniej więcej 1,5 roku i właśnie jestem na drugiej butelce, więc te palniki są bardzo wydajne. No dobra,
opaliłam, wyszło troszeczkę komórek, być może jeszcze coś wyjdzie. Jedna z moich farb była z mieszanki perłowej. Więc zobaczymy. Tyle tego na teraz. Miejmy nadzieję, że jeszcze będzie kiedyś ładna pogoda, żeby zrobić temu zdjęcia na sucho. Nie wiem, które bardziej mi się podoba. Czy o tak? Czy może w ten sposób? Tu jest las, a tu jest eksplozja. Jedno i drugie jest bardzo fajne. Czyli podsumowując ten eksperyment, można zrobić double dip, czyli podwójne zanurzenie na dwóch diametralnie różnych tłach. Moja eksplozja wyszła dlatego, że otwierałam moje tablice malarskie nie ze środka, tylko z rogu. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie kolory chcielibyście zobaczyć robione w tej technice. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, daj kciuka w górę i subskrybuj. Staram się wylewać co najmniej raz w tygodniu. Do zobaczenia w następnym odcinku.